tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób myć zęby szczoteczką soniczną u pacjenta z aparatem ortodontycznym stałym. Rekomendowana końcówka to końcówka Intercare. Umieść końcówkę na zębach trzonowych górnych od strony zewnętrznej pod kątem około 45 stopni włóknami w kierunku linii dziąseł. Włącz przycisk włączania i wyłączania, aby uruchomić szczoteczkę Philips Sonicare. Powoli przesuwaj końcówkę i nie wykonuj żadnych dodatkowych ruchów. Przyłóż, poczekaj i przesuń dalej. Następnie umieść końcówkę szczoteczki włóknami w kierunku aparatu ortodontycznego pod kątem około 45 stopni. Powoli przesuwaj końcówkę wzdłuż łuku aparatu ortodontycznego. Umieść końcówkę szczoteczki w taki sposób, aby włókna dotykały zębów górnych pod łukiem aparatu ortodontycznego. Powoli przesuwaj końcówkę wzdłuż łuku aparatu. Przykładamy końcówkę na łuku na wysokości zamków. Powoli przesuwamy końcówkę wzdłuż łuku, oczyszczając elementy aparatu i powierzchnię zębów. Nie wykonuj żadnych dodatkowych ruchów. Przyłóż, poczekaj i przesuń dalej. Powierzchnie wewnętrzne umieść końcówkę szczoteczki pod kątem około 45 stopni włóknami w kierunku linii dziąseł. Powoli przesuwaj końcówkę. Aby oczyścić wewnętrzne powierzchnie przednich zębów, umieść końcówkę pionowo pod lekkim kątem. Wykonaj kilka pionowych, nakładających się na siebie ruchów szczotkujących na każdym zębie. Nie zapomnij o powierzchniach żujących. Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie w górnym łuku zębowym. Mycie zębów dolnych zacznij od powierzchni zewnętrznej, od zębów trzonowych. Umieść szczoteczkę pod kątem około 45 stopni włóknami w kierunku linii dziąseł. Powoli przesuwaj końcówkę, oczyszczając płytkę nazębną. Następnie umieść szczoteczkę pod kątem około 45 stopni włóknami w kierunku łuku aparatu ortodontycznego. Powoli przesuwaj szczoteczkę wzdłuż łuku. Przyłóż, poczekaj i przesuń dalej szczoteczkę. Umieść końcówkę włóknami skierowaną do łuku aparatu ortodontycznego i powoli przesuwaj końcówkę, oczyszczając zęby z płytki nazębnej na każdej z powierzchni. Szczoteczkę ułóż na łuku na wysokości zamków. Powoli przesuwaj szczoteczkę wzdłuż łuku aparatu ortodontycznego. Powierzchnie wewnętrzne przykładamy końcówkę pod kątem około 45 stopni. Przesuwamy końcówkę. Aby oczyścić wewnętrzne powierzchnie przednich zębów, układamy końcówkę pionowo pod lekkim kątem. Wykonujemy kilka pionowych, nakładających się na siebie ruchów szczotkujących na każdym zębie. Nie zapominamy o powierzchniach żujących.
zarówno po prawej, jak i po lewej stronie w dolnym łuku zębowym. Po zakończonej sesji szczotkowania szczoteczka automatycznie się wyłączy.